Też to tutaj ciekawe jest tym, jak wygląda ta profesjonalizacja, jeżeli chodzi właśnie o te marki, bo ten rynek też, rozumiem, się cywilizuje, też się troszkę integruje, prawda? I rozumiem, że to, że taki deweloper współpracuje, tak jak wasza firma z marką znaną, która ma tych dużo biur i ma pewnie kapitał na promocję i ma tą już bazę zadowolonych klientów, czy rozumiem, że też to jest istotne w tym przypadku, współpraca z firmą, która ma markę. Tak, jest to bardzo istotne, dlatego że klienci w pierwszej kolejności kupują mieszkania, patrzą na lokalizację. To jest pierwsza rzecz. A druga to patrzą na to, kto buduje. Tak? Czy deweloper ma markę, jaką ma markę, czy jest solidny, czy dobrze to wykonuje, czy nie ma reklamacji potem, czy ściany nie pękają, czy są fundamenty dobrze zrobione, czy są z solidnych materiałów. Tak? Jeśli przychodzi na przykład nowy deweloper, mały deweloper, na przykład do Warszawy, nie jest znany, no to ciężko mu się wypromować. Jeśli korzysta z brandu jakiejś znanej marki, właśnie wy jesteście tak samo też znani, więc macie już te polecenia, macie już tych klientów takich ciepłych. I to samo jest u nas. Jeśli jest mały deweloper, który nie jest znany na przykład na rynku warszawskim, może jednocześnie, jak sprzedaje to z nami, my zajmujemy się marketingiem i sprzedażą, korzysta też z naszego brandu, z naszej marki, z tego, że my za to też ręczymy, że po prostu ta inwestycja spełnia wszystkie wymagania. Tak.